Po raz pierwszy w historii miasta na płycie rynku pojawiła się bożonarodzeniowa żywa szopka. Przygotowana została przez wspólnotę Betlejem prowadzoną przez księdza Mirosława Toszę oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna. Zadanie wbrew pozorom bardzo trudne logistycznie, dlatego że trzeba te zwierzęta dowieźć, odwieźć i one muszą wrócić do swoich zagród bezpieczne. To już druga po świątecznym jarmarku inicjatywa, która ożywić ma jaworznicki rynek. Jak się okazało, chętnych do obejrzenia szopki jest bardzo wielu. Niewątpliwą atrakcją były zwierzęta, nad którymi opiekę przez cały czas sprawowali członkowie wspólnoty Betlejem. Były owieczki, koza, króliki. Ogromne zainteresowanie i wydaje mi się, że bardzo dobry pomysł. Z tego, co ksiądz mówił, w przyszłym roku ma być jeszcze osioł i wielbłąd. Wielbłąd w Jaworznie? Tak, dokładnie. Nie będzie mu zimno podczas takiej zimowej aury? On będzie miał szopę w Siemoni i tam będzie sobie żył, a tu będzie tylko przywożony na szopkę. Myślę, że to kolejna udana inicjatywa świąteczna, ocenia Tadeusz Kaczmarek, zastępca prezydenta miasta. Musimy mieć świadomość, że to, co dzieje się teraz przez okres świąt, czyli fakt tej żywej szopki, to kontynuacja tego, co zdarzyło się w ubiegłym tygodniu, dokładnie tydzień temu w sobotę, czyli pierwszy jaworzniński jarmark świąteczny. To wszystko służy temu, aby pobudzać do aktywności środowisko, mieszkańców naszego miasta i aby oddać przestrzeń rynku temu, czemu ta przestrzeń tak naprawdę ma służyć. Integracji mieszkańców, okazji do spotkań. Trzeba mieć świadomość, że płyta rynku będzie remontowana we wrześniu, w przyszłym roku płyta będzie po remoncie, więc również jakby taki dobry przyczynek do tego, aby pobudzić aktywność w tej właśnie części naszego miasta. Budową szopki zajął się szczakowski stolarz Edward Malarczyk, który od kilku już lat angażuje się w organizację żywej szopki w parafii pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej. Zwierząt użyczyli Zofia Gołas, Mieczysława Gądek i Wiesław Śliwiński. Nad bezpieczeństwem czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej. Szkoda, że służby porządkowe musiały już interweniować, by uchronić pierwszą żywą szopkę w Jaworznie przed zniszczeniem. Wandalom najwyraźniej nie odpowiada wystrój miasta, który w okresie Bożego Narodzenia daje mieszkańcom odczuć świąteczną atmosferę. W organizację żywej szopki zaangażowały się także Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.